Rozdział czwarty, Fortnite. W dzisiejszym odcinku przekażę wam wszystkie nowości, które zostały dodane w sezonie pierwszym. Jako że jest to pierwszy odcinek z tego rozdziału, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę oraz żeby być na bieżąco, subskrybujcie ten kanał. A teraz zaczynajmy. Pierwsze, od czego sobie zaczniemy, będzie to Geno. Ale żeby go znaleźć, musimy wykorzystać właśnie tutaj mechanikę przejmowania flagi. Także macie tutaj mechanikę. Gdy to dojdzie, Geno nam się ujawni. I sam Geno ma przy sobie nową mityczną broń i wraz z Kaspolem będziemy musieli go pokonać. Siema. I zobaczmy, czy on się nam pokaże. Po pierwsze, dostaliśmy loot właśnie z tej flagi. Teraz będziemy musieli mocno uważać, ponieważ on samym młotem zadaje bardzo dużo obrażeń. Także, panie Kaspolu, musisz tutaj mocno strzelać do tego gościa. Zobaczcie, jak dużo ma on HP. Mam nadzieję, że to nie do mnie. Byku, zostaw mnie, zostaw mnie. Wow, 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 wow. Zobaczcie, jaki on jest mocny w ogóle. Także eliminujemy go i będziemy zaraz mieli nową mityczną broń, chyba że Rafa zginie. No, zginąłem, ale nic się nie dzieje. Mityk już jest z nami, zaraz go przetestujemy. Przejdźmy teraz do nowego karabinu Excalibur Wiecznego Czempiona. Wygląda on dokładnie tak. Przyjrzyjmy się temu i to jest wyrzutnia mieczy. Także Kaspol, stań tutaj pod ścianą. Witamy, wy zostawcie łapkę, żeby Kaspolowi nic się nie stało. Wycelujmy w Kaspola i zobaczmy, jak to działa. Ej, czyli nie dość, że to zadaje prawdopodobnie damage. Zobaczmy tutaj na damage. Obrażenia 150, to w dodatku powinno to jeszcze wybuchać, ale mamy tylko i wyłącznie 5 amunicji, dlatego że jest to bodajże na tą amunicję, na to by wyglądało. W sumie zobaczmy sobie jeszcze na damage na NPC-cie. Jest to dokładnie 75 i 75 zadaje to przy wybuchu, czyli dokładnie dlatego w tym miejscu mamy napisane 150. Ktoś na początku myślało, że jest to zbierak. Okazało się później inaczej, że jest to dokładnie młot uderzeniowy. Jak to wszystko działa? Słuchajcie, kiedy przytrzymamy lewy przycisk myszy, uderzamy. O, zobaczcie w ogóle, co się stało z tymi przedmiotami po bokach. Zobaczmy w ogóle, jak działa to na drzewo. Uderzmy dokładnie tutaj. O, czyli drzewo jest po prostu zniszczone. Zobaczmy jeszcze, jak zadziała to na Kaspola. Panie Kaspolu, podrzucę pana pod strefę. Uwaga. O, faktycznie tak zadziałało. Sprawa wygląda jeszcze w ten sposób, gdy przyciśniemy prawy przycisk, to zaczyna się ładować. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Po prostu odbijamy się na tym młocie i można powiedzieć, że jest to taki nowy środek transportu. Na pewno teraz zastanawiacie się, co to są za kamienie i w sumie my z Kaspolem też się zastanawiamy. Kaspol, co to może być? Nie wiem, jakaś magiczna skała kosmiczna. Ale nie wydaje ci się, że jest to lekkie nawiązanie do kostki? Zaraz wam pokażemy, jak to dokładnie działa, bo gdy to uderzymy, to zaczyna się ładować i po chwili właśnie niszczy oraz podlatuje. Także pobijmy chwilę w to, naładujmy to mocno i zobaczmy coś. No mi to kostkę przypomina. Ej, zobaczcie, czyli to działa dokładnie w ten sposób, gdy tego użyjemy, w sensie gdy będziemy to, załóżmy, ładować, to to poleci w daną stronę. Jeszcze raz to naładujmy i załóżmy, ładujemy, aha, zobaczcie, widzicie? Możemy ładować w dane pole i gdy naładujemy to, to powinno wylecieć. Uwaga. Ej, czyli w ten sposób możemy atakować naszych przeciwników. To wygląda nieźle. W tamtym sezonie, jak pamiętacie, mieliśmy grzybki, od których mogliśmy się odbijać. W tym sezonie jest totalnie na odwrót, ponieważ mamy meduski, które moim zdaniem powinny być w wodzie, a są na powierzchni. Zobaczcie, zobaczcie, gdy się od nich odbijemy, no to one nas oczywiście odbiją oraz lekko powinny nas uleczyć. Mamy 78 HP. Zobaczcie, uleczyły mnie prawie do pełna. A zobaczmy teraz, co wydarzy się, kiedy je uderzymy. No, w sumie to nic się nie wydarzy, bo po prostu... Chociaż? Ej, wybiło mnie to! No, tego nie pomyślałbym, że to się tak skończy. Okazuje się, że na nowej mapie mamy nowe jedzenie i chodzi tutaj dokładnie... Nie wiem jeszcze, jak to się nazywa, ale trochę mi to wyglądają jak takie maliny, tylko bardziej pomarańczowe i to jest oczywiście chyba nawiązanie lekko do Klombo. Kaspol, co myślisz? Klombo powróci, czy raczej nie ma już na to szans? Chyba nie ma już na to szans. No, to w takim razie teraz sprawiłeś, że wszyscy prawdopodobnie są smutni. Ej, w ogóle zrzut leci, później zobaczymy, co jest w zrzutach. Zobaczmy, jak to działa. Także Kaspol, poczęstuj się tutaj, proszę bardzo, i zobaczmy, jak to będzie działać. Wygląda na to, że dzięki temu możemy cały czas szybko biegać. Zobaczcie na pomarańczowy pasek po lewej stronie. Mogę skakać, biegać, czyli wygląda na to, że jest to chyba jeden z najbardziej OP przedmiotów, jakie kiedykolwiek mieliśmy w postaci jedzenia. Kaspol, ty też tak uważasz, czy nie? Też tak uważam. To jest naprawdę mega mocne. Zbieramy tutaj jeszcze. Ile tego możemy podnosić? Możemy tego podnosić 5. Także wygląda to i smakuje. Jest to dokładnie klepo jagoda. Czy zrzuty zaopatrzenia zostały zmienione? I nie zostały one zmienione. Wyglądają one dokładnie tak samo, ale zobaczmy, co nam z nich wyleci. Być może loot przynajmniej trochę się zmienił. Wygląda na to, że mamy tutaj bronię, trochę leczenia,
jumppada oraz... Ej, tu było tyle maców w zrzutach? 90? 60? 90? Ej, nie było chyba tyle maców. Napiszcie w komentarzu. Bardzo was prosimy, napiszcie w komentarzu, bo sami tego nie wiemy. Nowa skrzynia Geno. Jest to dokładnie skrzynka, która wygląda jakby miała masę lutu w środku. Kaspol, obstaw, co tam może być. Jak myślisz? Pompa. 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 Stara pompa z pierwszego rozdziału. Widzowie, no naprawdę, zobaczycie za chwilę. Otwieramy. Jak możecie zobaczyć, jest pompa. Ale z nowego rozdziału, w dodatku mamy 20 złota. Mamy dwie potki oraz mamy młot uderzeniowy. Teraz jeszcze sprawdźmy, czy jest on dokładnie w każdej skrzynce. Czyli jeden udało nam się teraz zdobyć, a teraz musimy po prostu znaleźć skrzynię numer 2 i sprawdzić, czy mamy po prostu tam na to 100%. Udało nam się znaleźć drugą skrzynię, otwieramy ją. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj również ten młot, czyli te skrzynie mają w sobie zawsze ten młot. Przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, która została dodana w nowym rozdziale, czyli do motorów. Kaspol, możesz wsiąść na motor i widzowie, na samym wstępie możecie tutaj zobaczyć, że ja do Kaspola mogę się dosiąść, także Kaspol, przejedź się po prostu ze mną, proszę mnie tu przewieź. I słuchajcie, sam motor, jak możecie zobaczyć, może skakać. Możemy robić nim różne triki i oczywiście możemy z niego strzelać, tylko ja nie mam broni. Kaspol, czy ty masz jakieś bronie, żeby z niego strzelać? Mam, o, proszę. Dziękuję bardzo, więc ja dosiadam się na tyły. No i proszę bardzo mnie tu przewieźć. Ja oczywiście sobie celuję teraz i zobaczcie, mogę normalnie strzelać z tego motoru. A czy ty, Kaspol, jesteś w stanie to robić? Tak. Czyli wygląda na to, że jest również jazda bez trzymanki. Jestem ciekaw, co by się wydarzyło, gdybyśmy na przykład walnęli o coś. Wydaje mi się, że mogłoby być z nami różnie. Jeśli chodzi o sam motor, jak wiecie, on po drogach będzie jeździł bardzo dobrze, a jeśli chodzi o polany, no to jak widzicie, no ta sterowność jest gorsza. Ale z tego dostaniecie osobny film właśnie, który będzie dedykowany właśnie motorom. Kolejną nowością jest oczywiście zimowy biom, który ma bardzo dużo fajnych zastosowań. Na przykład ślizganie, albo na przykład ta skocznia. Także Kaspol, dawaj pierwszy, bo ktoś musi to przetestować. Ja lecę za Kaspolem i zobaczcie, możemy się tutaj ześlizgnąć i oczywiście zeskoczyć, no ale to oczywiście będzie lepiej na motorze. Zobaczcie, mamy tutaj mechanikę oczywiście ślizgania się, jak bardzo dobrze wiecie, oraz no jeśli chodzi o sam biom, mamy tutaj na przykład zegar Tilted Towers. Kolejną mechaniką jest mechanika. Problem jest z tym, jak to nazwać, bo nie jest ani to żaden tunel powietrza, jest to po prostu jakaś zamieć, coś w tym stylu, no spróbujmy tu wskoczyć i zobaczmy. Czyli widzowie, dokładnie tak, możemy wlecieć do tego i oczywiście z tego na samym końcu wyskoczyć. Jest to mega fajna mechanika, ale to nie wszystko. Następna nowość na nowym biomie są to na przykład iglo. Zmieścimy się w dwójkę, dawaj, chodź, spoko. Możecie tu Kaspol przespać, nie ma sprawy. Otwórzmy sobie skrzynkę. W iglo są klucze. Być może gwarantowane, ale pewnie nie. Również możemy zjechać na nogach bez konieczności ślizgania się i mamy właśnie taki stok. Oczywiście kolejną nowością jest klepo sok i jest to dokładnie sok, który jest bardzo podobny do tych malinek, które mieliśmy, także proszę bardzo, jeden dla ciebie, jeden dla mnie i zobaczmy, jak to będzie działać. Czy to nas uleczy? Wygląda na to, że leczy nas do stówy i możemy dzięki temu również bardzo szybko biegać. A możemy wypić dwa naraz? Ej, wygląda na to, że możemy wypić dwa na raz. To jest ciekawe, czyli zobaczcie, możemy teraz biegać bez problemu, nie mamy nic ograniczone i naprawdę jest to mega przydatny przedmiot. To drzewo, które tutaj widzicie, wydaje się, że jest po prostu wielkie, ale jak wiecie, w poprzednim sezonie mieliśmy mechanikę drzewa, które po prostu przy skoszeniu przewala się. Zobaczmy, czy to również się przewali. Jak możecie zobaczyć, dzieje się dokładnie to samo. Ja bym chciał to jeszcze odepchnąć, czy tutaj coś się zmieniło w tym, czy raczej nie. Wygląda ono troszeczkę inaczej niż w tamtym sezonie, ale być może jest to tylko inny efekt graficzny. Nowe rifty. Jak możecie teraz usłyszeć, w tle mamy bardzo tajemniczy dźwięk. Słuchajcie. Jesteśmy coraz bliżej. I wygląda na to, że coś obok nas za chwilę się pojawi, albo już się pojawiło. Pojawiają się na mapie teraz takie rifty, które przynoszą nam różne rzeczy. Jak możecie zobaczyć, dostaliśmy teraz ziomeczka, który wyposaży nas w amunicję, czyli do niego nie da się zagadać. Oczywiście możemy go zaatakować, ale pojawiają się różne rifty, różne wersje. Oglądajcie do samego końca, to pokażę wam jeszcze inne, które dzięki temu, że pojawiają się przy nas, mogą nas właśnie nagrodzić jakąś amunicją, jakimiś lamami na przykład trzema, ponieważ takie coś również jest w grze. Kolejny rift pojawił się obok nas. Zobaczmy, co tam będzie. Wygląda na to, że jest to totalnie coś innego niż do tej pory. I z tego, co widzę, mamy tutaj kota. Siemano, byku. Czy ty masz mityczną broń swoją może? Czy on nam daje dwie skrzynki?
które no nie są jakieś nie wiadomo jakie, ale ja bym go jeszcze wyeliminował, zobaczmy. Sorry, byku. Ile ty masz HP, gościu, no. Dobra, jeszcze raz. Ty, dzik nawet ze mną atakuje. No, wygląda na to, że nie ma on mitycznej broni. Ej, no co wy gadacie? Patrzcie się, co to jest. W ogóle gość odjeżdża. Ej, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Czyli mamy, czekajcie, co my tu mamy? Mamy tutaj pompę do wyboru. Możemy sobie kupić ją za golda. Możemy kupić SMG-ka, możemy sobie tutaj kupić różne rzeczy oraz leczenie. Ej, mega fajne, tylko szkoda, że nie ma nic za darmo, no nie? Gaspol usłyszał kolejny rift, jak myślisz, co tam będzie? Ja już widzę, co tutaj jest. O, ej, czyli znowu mamy jakąś miejscówkę, dzięki której mamy w sumie tylko i wyłącznie dwie skrzynki. Tutaj jakiegoś gościa na motorze. O, właśnie, leci tutaj jeszcze nowy soczek. No i nowe brańki. W sumie ta jest stara akurat. Tak naprawdę nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o najważniejszym, czyli o nowych przedmiotach. Chodzi dokładnie o pompę ekspercka, strzelba automatyczna, czyli ona prawdopodobnie będzie szybsza. Oraz mamy tutaj gromowa strzelba, czyli wygląda na to, że ta po prostu będzie wolniejsza. Jeśli chodzi o maksymalny damage, zadają one po 195 maksymalnie. Ta pompa, jak widzicie, jest dużo szybsza, na to musimy troszeczkę dłużej poczekać. Swoją drugą ciekawostka jest taka, że w końcu możemy A jednak nie możemy wyeliminować swojego ziomka. Dlaczego tak się stało? A to ciekawostka. Co ciekawe, do gry wszedł jeszcze jeden karabinek szturmowy, którym możemy strzelać za pomocą czerwonej kropki. W sensie czerwona kropka oznacza nam, gdzie strzelamy. I no jest to naprawdę mega fajna broń, przypominająca auga i jest nawet szybka. Mówiliśmy sobie o kilku nowych broniach, ale musimy pogadać jeszcze o rzeczach, które powróciły. Czyli na przykład klucze, czyli na przykład działo obfitości, oraz RPG, który tak naprawdę jest do tej pory zbugowany, bo teraz on zadziałał, ale gdy wyskoczę i strzelę teraz, to jak widzicie, tego RPG-a po prostu nie ma. Fajnie by było, jakby Epic w końcu naprawił ten błąd. Oczywiście nie są to wszystkie bronie, które powróciły, ponieważ mamy na przykład powrót granatów impulsowych, DMR-a i innych przedmiotów. Mówiło się o tym, że Scar powrócił. Ja na początku myślałem, że powrócił tylko i wyłącznie zielony oraz niebieski, w sensie, że są to dokładnie nowe. A okazuje się, że najważniejszą bronią, która powróciła z ostatnich rozdziałów, jest tak naprawdę Scar, który można uzyskać również w najlepszej wersji. Coś, co było w sezonie bodajże 7. Słuchajcie, są to dokładnie drony, które dają nam różne rzeczy. Z tego, co pamiętam, w tamtych dronach mieliśmy bardzo dużo fajnych przedmiotów, ale z tego, co widzę, tutaj mamy zielone podstawowe broni. Nie pamiętam, jak to wyglądało właśnie wtedy. Gaspol, nie było czasami tak, że mieliśmy fioletowe oraz złote? Mieliśmy wtedy. Czyli teraz wygląda to troszeczkę gorzej. Tu oczywiście mamy kolejną mechanikę flagi i tak poza tym jeszcze mamy łuk w grze. Nowe lokacje przyniosły nam nowe kryjówki, czyli na przykład kupę liści. I w tą kupę liści możemy sobie wejść i możemy sobie z niej po prostu celować. Także jest to nowy typ kryjówki i w odcinku z mitami sprawdzimy, czy po prostu tutaj spadniemy i zginiemy, czy po prostu będziemy żyć dalej. Nowością jest jeszcze to, że lam jest dużo więcej na mapie. Dlaczego? Słuchajcie, tak jak mogliście zobaczyć wcześniej, mieliśmy tutaj właśnie te rifty, które się pojawiały. I tym razem pojawia się tutaj taka skała, gdzie możemy dostać aż 3 lamy. Co ciekawe, ciężko jest je wyeliminować wszystkie, ponieważ każda ucieka w inną stronę, ale takie 3 lamy istnieją. Następną nowością jest nowa mechanika. Gdy biegniemy szybko, możemy po prostu przeskoczyć bez używania spacji przez płot. Czyli zobaczcie, biegnę teraz, przeskakuje mi, a zobaczmy, jak to wygląda przy wolnym chodzeniu. Wygląda na to, że wtedy po prostu to nie działa, czyli musimy szybko biegnąć i dzięki temu, że szybko biegniemy, od razu przechodzi nam właśnie przez takie średnie elementy, więc spróbujmy to zrobić jeszcze na tym. Biegniemy szybko i tutaj wygląda, że działa to właśnie dokładnie w ten sam sposób. A najważniejsze, co zostało dodane do gry, to nowa mechanika, czyli dokładnie perki. Ja już tutaj ląduję, już wam pokazuję, o co w tym chodzi. Wybieramy sobie tutaj różne rzeczy, dzięki którym dostajemy nowe funkcje, ale o tym dostaniecie oddzielny odcinek, gdzie wam to wszystko tłumaczę. Jeśli chcecie coś takiego zobaczyć, koniecznie zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o naszym kodzie Levela w sklepie i trzymajcie się, na razie, cześć!